cisza po burzy. Dzisiaj co prawda odlatują jeszcze parasole i dosyć mocno wieje, aczkolwiek można powiedzieć, że tajfun fajerwerki należy już do wspomnień. Dobra, dobra, ale o co chodzi z tym tajfunem fajerwerki i kto wybrał tę kretyńską nazwę? Tajfun fajerwerki, czyli dokładnie tajfun o nazwie Yanhua, czyli fajerwerki po chińsku. Yanhua to fajerwerki. To jest tajfun, który nam ostatnio tutaj wszystkim pokrzyżował plany. To znaczy, w niedzielę było już bardzo nieciekawie. Wydano alarm, żeby nie wychodzić z domu. Bardzo dużo ludzi w ogóle nie poszło do pracy. Zamknięto wszystkie kawiarnie, restauracje, kluby i przestali jeździć dostawcy jedzenia wieczorem. Nie byłam w stanie zamówić jedzenia, musiałam wyjść i kupić coś. Jeszcze parę sklepów było otwartych. Poniedziałek był już pod tym względem trochę lżejszy, aczkolwiek w dalszym ciągu wiele miejsc pozostało zamkniętych i mnóstwo moich znajomych również nie poszło do pracy. Położyli te takie worki z piaskiem, żeby im nie naleciało do lokalu. Rzeczywiście w niektórych miejscach worki z piaskiem jeszcze leżą. One były poukładane już, koło piątku czy soboty. Bo już wtedy wiedzieliśmy, że tajfun się do Szanghaju zbliża. Au! Nie mam parasola, bo już mi odleciał. Ale przyjrzyjmy się najpierw etymologii słowa tajfun. Z angielskiego typhoon. Które to swoje korzenie ma w chińskim słowie tajfun, bądź też kantońskim daifun. To pierwsze znaczy tyle co wiatr przychodzący z Tajwanu, a to drugie po prostu duży wiatr. Nie ma więc wątpliwości, że z tajfunami wschód Azji ma do czynienia od zawsze. Ojej, ale wieje. Czy to kolejny tajfun? Mam nadzieję, że nie. Z tamtej strony mam Wukong Building. Dzisiaj jest tutaj bardzo dużo ludzi, tak jak zresztą codziennie. I prawdopodobnie dzisiaj, czyli środa, to jest... jeden z niewielu dni, o ile nie jedyny dzień w tym tygodniu, kiedy w ogóle można tutaj przyjść i potrzaskać sobie kilka zdjęć, bo pogoda jutro ma się skiepścić i od rana ma padać do końca tygodnia, każdego dnia. Prognoza pogody pokazuje, że wszystkie kolejne dni, które tam się pokazują w tej apce, będą deszczowe. I może nas jeszcze trochę zalać, ale zobaczymy. Jeszcze parę słów o sponsorze tego odcinka, którym, tak jak ostatnio dosyć często, jest Surfshark VPN, usługa VPN, Virtual Private Network, o której mówiliśmy ostatnio dużo w naszym podcaście Mało Powiedziane o internecie w Chinach. Jeżeli wybieracie się do Chin, na razie będzie to trudne, bo COVID i ogólnie ciężko się dostać, to VPN może być przydatny, ale nie tylko. Jeżeli na przykład chcecie oglądać seriale na Netflixie, które nie są dostępne normalnie w Polsce, również można użyć VPN-a. Ale wieje, czy to idzie następny tajfun? Ja od dawna korzystam z Surfshark VPN, jest naprawdę niezawodny, dużo dostępnych, o matko, serwerów. Z moim kodem Weronika 83% zniżki i 3 miesiące za darmo. Na dole. Jej. Tajfunowe, szanghajskie lato. Oczywiście powodzie i tajfuny to nie jest w Chinach nic nowego. W zeszłym roku była bardzo duża powódź w Sichuanie. W tym roku była bardzo duża powódź w Henanie. W zeszłym tygodniu w stolicy prowincji Henan były naprawdę dantejskie sceny. Ludzie uwięzieni w metrze zalanym, gdzie woda im się podnosiła, czekali na ratunek. Zalany cały tunel samochodowy z samochodami i ludźmi w środku. Wczoraj nawet rozmawiałam z moimi znajomymi tutaj z Szanghaju i wspólnie doszliśmy do wniosku, że to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu w Zhengzhou, na pewno było motorem tego, co zdarzyło się w weekend w Szanghaju.
Tajfun nie dotarł do Szanghaju, on przeszedł na południe i większe straty tak naprawdę spowodował w Ningbo, czyli miasto, które znajduje się w prowincji Zhejiang, trochę na południe od Szanghaju. Ale biorąc pod uwagę to, że w zeszłym tygodniu w Henanie zginęło kilkadziesiąt osób z powodu podtopień, znaczy z powodu tego, co się wydarzyło, czyli powodzi, ogromnych powodzi, rząd Szanghaju zwyczajnie mógł się bać powtórki z rozrywki. Chcę też podkreślić, że to, co się wydarzyło tutaj w weekend, to nie był mój pierwszy tajfun w Szanghaju. Tajfuny występują tutaj praktycznie co roku. Pamiętam tajfun z lata 2015, pamiętam tajfun z lata 2016. Te tak dwa mi zapadły najbardziej w pamięć, bo były dosyć silne. Było ich więcej, ale nie do końca pamiętam kolejne. Znaczy, no, trochę ich już było, dlatego nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale szczególnie Szanghaj i na południe, prowincja Fujian, do tego również Japonia, również Tajwan, to są miejsca, gdzie każdego lata tajfuny mogą się wydarzać. One się formują po prostu na wybrzeżu, na morzu i pędzą w stronę tych miejsc. I pomimo tego, że tajfun już przeszedł, pogoda się poprawiła znacząco, to nie wygląda to dobrze, nie ma dobrych prognoz na kolejne dni. Zobaczymy, co tam się będzie wydarzać. Aczkolwiek mogą zdarzyć się kolejne powodzie i podtopienia, bo tyle deszczu, ile zapowiadają na kolejne dni, może sprawić nam tutaj problem. Ja mam tylko nadzieję, że w Szanghaju nie powtórzy się historia z Zhengzhou. Też nie bez powodu w niedzielę zamknięto wszystkie naziemne odcinki metra. Po prostu bano się, że coś się wydarzy. Na razie nas raczej nie zdmuchnie, aczkolwiek w przeciągu kolejnych kilku dni, nawet tygodni, może być jeszcze tak, że jakieś miejsca pozostaną zamknięte, bo po prostu będzie to zbyt niebezpieczne, żeby je otwierać. Tak jak powiedziałam też wcześniej, rząd Szanghaju na pewno boi się tego, żeby nie było tutaj drugiego Zhengzhou. Jeżeli poczytacie sobie informacje, newsy o tym, co się działo w Zhengzhou, pooglądacie filmy ludzi uwięzionych w metrze zalanym, to było to naprawdę przerażające, więc trochę się nie dziwię, że w tym momencie już wszystkie inne miasta, które mają jakieś zagrożenie tajfunowe czy powodziowe, dmuchają bardzo mocno na zimne. No nikt nie chce powtórki. Klimat w Szanghaju jest jaki jest. Zimy nie są mroźne, aczkolwiek cienkie ściany i brak ogrzewania sprawia, że nie są one przyjemne do spędzania w domu. Lata są bardzo często duszne, pora deszczowa też robi swoje. Po tajfunie trochę nam zeszło z tych upałów, które tutaj były bardzo, bardzo silne przez ostatnie 3 tygodnie. Dzisiaj nie jest duszno, jest całkiem przyjemnie, chociaż trochę mocno wieje i można się obawiać, czy za chwilę znowu nie będzie coś pędziło w naszą stronę. Na razie jest w porządku i zobaczymy, jak będą prezentować się kolejne tygodnie i miesiące. Lato potrwa jeszcze długo, bo przynajmniej do końca września. I zobaczymy, co dalej. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę przybliżyłam wam, jak wygląda lato w Szanghaju. Tajfunowy sierpień. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o VPN-ach, to zapraszam do naszego podcastu Mało Powiedziane. Jest już dostępny odcinek o internecie. I dziękuję dzisiejszemu sponsorowi, czyli Surfshark VPN, 83% zniżki i 3 miesiące za darmo, więc najpierw możecie posłuchać, dlaczego jest w Chinach konieczne, a potem, jak będzie wam potrzebne, możecie się zarejestrować. Mój link poniżej. Dzięki za oglądanie, łapki, subskrypcje i komentarze i do zobaczenia.